Chyba wiem. Albo i nie wiem. Dobra. Najnowszy da. 19.36 jest, więc jakoś tak. 19.33 to coś tam niedaleko. 33, czyli to powinno być to. 34. To jest to przed Kraszem. Chyba. Tak, tu byłem, ma to Wololo. Tak, to jest to. O Jan. W ten sposób nie wiem. No kurde, no nie mogę. Jeszcze durny cheaty. Będziecie mnie bić czy coś? Nie biją mnie. Widzicie jak dobrze... Cześć. Widzicie jak dobrze mieć Wololo przy sobie? Tak. No ale co ja na to poradzę, że no... Telepory tej miksurki przyspieszeniami crashują grę, no. Czasami no, trzeba zrobić takie drastyczne rzeczy. Bo inaczej to nie zadziała. Ale w sumie przyjrzeli, jak się dostanę do tego, do Xardasa bez teleportu. Czy... a nie dobrze. A nie mogę korzystać z teleportu, to co ja zrobię? O! Już myślałem, że Crash. Ja pierdzielę. Co mi tu boko szkaluje? O jeny, jeny. No co? Kurde, leave me alone. A, bijcie go. Zobacz, Xardas, wyjdź na bajer. Mam pomysł. To nie jest do końca uczciwy, no ale może zadziała. Dobra, nie działa jednak, tak jak bym chciał. Ale spróbujemy z wyższej odległości. No właśnie, deszcz, Arkti, to przez to, przez ten deszcz. Jak pada deszcz, to znaczy się nie mogę teleportować, bo mi crashuje. Ach, te mody. Dobra, wieża jest gdzieś tu, więc zrobimy tak. Ha, ha. Błagam, nie zgiń, nie zgiń. Czekaj, jak to było, żeby go naprawić? F8? Jest! Uhu. Co prawda, mało to... A, no tak. Mało to uczciwe. A, tak, tak, tak. No ale kiedy gra ci crashuje cały czas, no to... dużego wyboru się nie ma. Dobrze, zdech. Tik, Xardas. Poszukuję wiedzy magicznej, tak naprawdę to nie. Znalazłem. Znalazłeś. Stałeś się niezwykle potężny. Potężniejszy niż ktokolwiek wewnątrz bariery. Może rzeczywiście jesteś człowiekiem, o którym wspomina proroctwo. I to jest proroctwo, jestem wybrańcem. Proroctwo? Jakie proroctwo? Prastare manuskrypty orków spisane tuż po zamknięciu świątyni wspominają o świętym F8, nieprzyjacielu. Będzie. Świętym nieprzyjacielu? Kogoś, kto raz na zawsze wypędzi śniącego z naszego świata. I to ja mam być tą osobą z przepowiedni? Mylisz się. Na pewno się mylisz. Może tak, może nie. Znalazłem dziwny miecz. Pokaż mi go. Jakie proroctwo? U. To ciekawe. Wyryto na nim słowo Uriziel. Słyszałem o tym mieczu. To oręż z dawnych lat, kiedy rasa ludzka była jeszcze bardzo młoda. Nie wiem, z jakiego materiału go wykuto, ani nawet kto go wykuł. Jak się teraz zastanawiam, to chyba istnieje jakiś anioł. Posiadać niezwykłe moce. Chyba na pewno istnieje anioł, który nazywa się Uriziel. Nie pamiętam w jakiej religii. Ale jest taki anioł. W chrześcijaństwie jest chyba Uriel.
Ale w jakiejś innej religii, albo nawet tej, jest Uriziel. Nie wiem. Józef, to jest takie kurwa sztuczne. Jakie proroctwo? Józef, ja tam nic nie wiem. Uriziel posiadał niezwykłe moce? Napisano, że posiadacz tej broni był w stanie przebić najgrubszy pancerz i przezwyciężyć najsilniejsze zaklęcia. W jaki sposób tak potężny oręż trafił w ręce orków? Ponoć orkowie odebrali go potężnemu rycerzowi. Nie wiedzieli, jak go wykorzystać, więc postanowili go ukryć. Jak widać, nie dość dobrze. Czy jest jakiś sposób na przywrócenie tej broni dawnej świetności? Nie obejdzie się bez odpowiednio silnego źródła magii. Masz na myśli źródło wystarczająco potężne, by wysadzić w powietrze magiczną barierę? Coś w tym rodzaju. Oprócz tego potrzebna będzie specjalna magiczna formuła, która przekaże całą wyzwoloną energię na miecz. Daj mi trochę czasu na przygotowanie formuły. W międzyczasie te posklecane na prędce pancerze pełzaczy są zbyt gęsto podziurawione po wyprawie do podziemnej świątyni. Powinieneś zajrzeć do mojej twojej starej wieży? Podczas trzęsienia ziemi pochłonęło ją jedno ze wschodnich jezior. Jej szczyt wewnątrz zostało kilka cennych artefaktów. Jak się tam dostać? Nie zaglądałem tam od trzęsienia ziemi, więc sam będziesz mógł. Weź ten klucz. Otwiera skrzynię, w której... No dobra. O, już nie pada. Jak miło. Tylko sęk w tym, że muszę jakoś zejść. A jak zejdę, jak nie w sposób magiczny? Ja tam nic nie wiem, ja tam żadnych cheatów nie używam. Ja, pyk. Jezus Maria. Maria Jezus. I oto ona, wieża. Co prawda niewielka wieża, ale wieża mimo wszystko. Taka prowizoryczna nawet, taka biedna. O, fuck. Znaczy, tu tak ciężko tak steruję tym. Jeśli mam być szczery, to widzę tyle co nic. Na czuja. O, jakieś cienie były, dobra. I... Safe. Nie dostałem tych 10 kafli, ten miał wyjebane. Jak tak można? Ale o jakiej kafle 10 kafli? Zapraszam do tańca. Nie, zombie. Jak się drze, jecież. Jakby, nie wiem, zażynano go czy coś. Ktoś na napad. Pół są 10 kafli, pół sonów. Kurde, to bogato coś. Wow! Thank you.
Jezu, więcej was matka nie miała? Bu! Ty kurde, a nie, zombie. Nie za dużo was? Kurde, bijesz takiego zombiaka, nie chcę umrzeć. Ach, się drą. I mięsko. Bankipie. Hello darkness my... Jak wbije Dezen level 25. Czas na rzeź w całym obozie. Ho ho ho. Już wkrótce. Coming soon. Zobędę tylko zbroję i Uriziela. Kurde, lecimy na stary obóz. Jak się drą, na chuj się rzesz. No właśnie, to jest dobre pytanie. No po co? Jać? Co tak głośno? Ale... O, jest broja, jest i teleport! Zbroja magiczna, mam magiczną zbroję. O, i kiasz. Just another day at Gothic. At tu, Gothic, at tu. Albo tutti di mare. Tutti di mare gotticare. Przynajmniej to nie był taki ostry kwiat, że musiałem wszystko resetować. Tyle dobrze, że jeszcze można wychomić gry od nowa. Z jakiegoś powodu się boję demon wchodzić w link, który podałeś. Jest zwykły crash i jest potężny crash. Są dwa rodzaje kraszy. Dobra, safe. I lecimy do Xerdasa. Módlmy się, żeby nie skraszowało. Bogam, nikt nie będzie deszczu. Chyba jest deszcz. Chyba jest deszcz. Nie. Nie. No nic, no to widzimy się znowu za chwilę.